Zapraszam serdecznie. Proszę, zobaczcie, jak wygląda studio. Jeden z ważniejszych elementów jest ekran. Do tej pory, kiedy obserwowałem innych szkolących, ewentualnie sam miałem okazję szkolić, korzystałem z małego ekranu laptopa. Tam, w podziałce na 10 osób, każdy uczestnik zajmował niewielką przestrzeń. Trzeba było się przybliżyć i zobaczyć z dużą precyzją, jakie błędy, jakie elementy pozytywne stosuje uczestnik w czasie szkolenia. Tutaj jeden uczestnik będzie miał na ekranie powierzchnię mniej więcej wielkości ekranu laptopa. Dzięki temu ja, ewentualnie inny trener, mamy możliwość zobaczenia drobiazgów, szczegółów w zakresie procesu szkoleniowego. Możemy korygować błędy. Drugim elementem ważnym jest kamera streamingowa, online, pozwalająca aktywnie, na bieżąco, bez zakłóceń, bez żadnego pingu, przekazywać obraz trenera w całej krasie, w całej sylwetce. Światła pozwalają na to, aby trenerzy byli dobrze widoczni. Ważnym elementem, ale też standardowym, jest laptop, który będzie służył do udostępniania prezentacji materiałów filmowych i innych dydaktycznych przedmiotów, które będziemy wykorzystywać w procesie szkoleniowym. Szanowni Państwo, nawet w najtrudniejszym okresie, w czasie pandemii, możemy przeprowadzić szkolenia, które są robione w wersji aktywnej. Różnią się tylko tym, że uczestnik jest u siebie w domu, w gabinecie, a my jesteśmy w studio. Robimy szkolenie dynamicznie, więc traci tylko tyle, że nie widzi nas na żywo. Zapraszam Państwa serdecznie. Szkolenia będą ciekawe.